Ja się, no jest wzorem bardzo silnym do odkąd pamiętam, był moim idolem. Odkąd pamiętam, to znaczy, kiedy miałem lat 15, tak? Znaczy wtedy, kiedy oglądałem te filmy i wydawało mi się, przez wiele lat mi się tak wydawało, że Rany Boskie już bym to napisał, gdyby nie to, że on to napisał wcześniej. Nie dlatego, że to są tak dobre, że ja mam tak dobre pomysły, tylko że to jest podobny temat, sposób widzenia świata. Ja lubię, czy najlepiej się czuję w podobnych tematach, prawdę mówiąc. I opisując świat, no raczej jednak ludzi inteligentnych, z ich różnymi traumami, idiosynkrazjami dziwnymi i pewnymi tematami, tak? Znaczy takim, gdzie sakrum z profanum są bardzo wymieszane, ale dla nieuważnych odbiorców ja po prostu coś szargam, a ja w moim przekonaniu sprawdzam te przestrzenie sakrum, które są, gdzie one są naprawdę takie sakralne. Poza religijnie to mówię, tak? A gdzie tam naprawdę nic nie znaczą i są tylko jakąś pustą fasadą. Allen robi to w sposób genialny od lat. Jest wiele różnic oczywiście. Pana, przepraszam, to się też czuję właśnie, dlatego zapytałam o Woody'ego Allena, bo jest ten kostium. Znaczy, wie pani, to jest ogromny komplement dla mnie. Ja nigdy, zawsze się krępuję, jak się tak zestawia mnie z nim, bo uważam go za absolutnie wybitnego człowieka. Nie czerwienię się, ale proszę mi wierzyć, tętno mi się podniosło. Ale na pewno jest mi bliżej do niego niż do żartów w stylu Jasia Fasoli, tak to bez wątpienia.